Siemano, już nie takie rano, jest popołudniowa godzina, a ja się biorę w końcu za potwora. Kubuś dostanie najprawdopodobniej, jak mi się dzisiaj jeszcze uda, dostanie kolorek. I kolorek wygląda tak, właśnie to jest ta farba, którą nabyłem. Litr, mam nadzieję, że starczy. Choć jeszcze nie jestem pewien, co dokładnie będę malował. Czy tylko maskę w ten kolor, trochę kabiny, a może całą? Nie wiem jeszcze, to wyjdzie wszystko w praniu. Póki co muszę jeszcze tutaj poszlifować trochę, może dolać jeszcze coś, trochę spawik czy coś, chociaż to jest traktorek, to tutaj widać tak samo, nie? To nie jest jakiś samochód osobowy, gdzie musi to wszystko być pięknie pomalowane. Miałem plan, żeby do tego zadania użyć pistoletu lakierniczego, ale z drugiej strony patrząc, jak to wszystko tutaj wygląda i ile to by było oklejania i w ogóle, żeby to wszystko jakoś przygotować, to postanowiłem po prostu pędzel, wałek wziąć i no i pomalować, nie? Długa droga przede mną, dużo pracy jeszcze przy tym projekcie jest. Tak jak mówiłem już, chyba akumulator zmieni miejsce zamieszkania. Tutaj przyjdzie, a właśnie, to mogę wam pokazać. Tutaj po prostu przyjdzie cały układ trzypunktowy, zawiesia razem z ścięgnami. I tutaj mam plan zrobić po prostu taką sztangę jeszcze, wałek po prostu, który będzie miał na zasadzie taki, że wałek będzie miał dospawany jeszcze tutaj kawałek płaskownika albo dwa płaskowniki, gdzie po prostu pomiędzy przyjdzie ten tłok. I ten tłok po prostu jak będzie wypychał do przodu, to wałek automatycznie będzie się skręcał, opuszczał na dół. I w taki oto sposób na końcu wałka będą ramiona, które będą też się obracać, po prostu podnosić i opuszczać. Podnosić i opuszczać i w taki sposób będą podnoszone cięgna do góry i na dół. Nie? Tu jeszcze oczywiście zrobię na łącznik maszyn mocowanko, wzmocnię to i tutaj przyjdzie po prostu łącznik, żeby to nie kolidowało wszystko razem. Wiadomo, że jak raz, jak maszyna będzie zapięta, to nie będę ciągnął przyczep w tym momencie, prawda? To zaczep nie będzie kolidował. Tutaj. Dobra, koniec tego gadania, bierzmy się za robotę, bo... Trochę jasna ta farba. Może po nałożeniu trochę się ściemni, zobaczymy. Może, a może nie. A kolor nie najgorszy. Oczywiście najlepsze mieszadełko. Elektroda. No, ładnie się nakłada. Fajne. Mi się podoba. Tam, gdzie niedospawane, to nawet zakrywa. Fajnie, fajnie. No, dziurka, myk. Już, kurwa, dziurki nie ma. Ha. A już. Sop. Podoba mi się. No, nie za grubo, bo... Nie za grubo, bo będą zaciory, kurwa. Ale widzę, że szybko schnie, to jest dobrze.
No, bardzo szybko schnie. Ale to nie przeszkadza niczym. Wstępnie już jest pomalowane, pierwsza warstwa wpadła. Nie tak to miało wyglądać, no ale okej. Ogólnie farba miała być taka, ale komuś się jebło chyba przy mieszaniu, no trudno. Już będzie musiał taki zostać. Jak na razie nic straconego, jest pierwsza warstwa, zawsze można poprawić. Dużo farby nie zużyłem na to. Nawet nie wiem, może z 200, może nawet nie wiem. Nie wygląda to najgorzej, nie? W jednym kolorze, jakby to zostawić. No tu są jeszcze drzwi nieruszone, bo muszę je najpierw poczyszczać i tak dalej. Dzisiaj tak czy siak miałem mało czasu na to wszystko, ale pierwsza warstwa wpadła, to jest najważniejsze. Nie prezentuje się to wcale aż tak tragicznie, mi się wydaje, co? Co myślicie? Jaka opinia, to w komentarzach pisać. Czy po prostu zostawić, bo myślę, grill na pewno zostanie taki w tym kolorze. No, dam nową farbę, białą, ale czy czarną? Nie no, chyba biały. Biały, rama, cała obudowa tutaj kabiny zostanie też w tym kolorze. No nie wiem, no drzwi chyba też w tym kolorze zrobię. Myślałem po prostu tu, o, nad tym dachem, żeby tą część zrobić czarną. Znaczy to będzie wyglądać jako tako później? No nie wiem, no. Póki co nie jest źle. Liczyłem naprawdę, że będzie trochę ciemniejsze ten pomarańcz, ale no okej. Nie będę marudził. No dobra, to by było na tyle. Do następnego. Pozdrawiam. Cześć.